Witajcie wszyscy fani Starbonda, z tej strony Olsku, a dzisiaj pomówimy sobie o teoretycznej rzeczy, która powinna się przydać wszystkim, którzy chcą się bawić w kasację światów bądź restart wszechświata. Jeżeli ktoś oglądał poprzedni poradnik, to wie o co chodzi. Przede wszystkim po co nam to jest potrzebne? Powiedzmy, mamy naszą planetkę domową, ale obok jest świat, który dosyć mocno zniszczyliśmy, a chcielibyśmy tam wybudować jakąś wioskę. Może nie, mamy inny powód, żeby go skasować. No i co zrobić, żeby nie skasować naszej domowej planety, tylko tą właściwą. Cóż, tutaj na dole powinien się wam wyświetlić schematik generatora nazw i teraz sobie go omówimy. Przede wszystkim wrzuca się w oczy pierwszy człon, czyli nazwa sektoru. Tutaj mamy ich łącznie przynajmniej na chwilę obecną 5, czyli alfa, beta, gamma, delta i sektor X. Dalej mamy, jak się można domyślić, koordynaty. Pierwsza jest X, druga jest Y. Jak widzicie, kiedy zmieniamy układzik, bądź też nawet poruszamy się po tej mapce, to się te koordynaty nam zmieniają. Kolejną rzeczą jest unikatowe ID danego układu planetarnego w danym wszechświecie, czy sektorze, jak to właśnie tak zwane. Bo są jesteśmy w innej galaktyce. Dany ID jest generowany już chyba na podstawie członów nazwy i tak dalej, a może nawet na podstawie niego zgenerowana nazwa. Cóż, autorzy pewnie to jakoś wymyślili. Dalej, mamy już kolejną cyferkę, która jest obecna, a mianowicie odległość od centrum, czyli tego Słońca. Powiedzmy, mamy tutaj 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Im dalej, im więcej planet, tym większa liczba. Jeżeli mamy ich 10, to jeżeli tutaj dobrze policzyłem, mamy tutaj 8, no to tutaj będzie liczba 8. Dalej, mamy kolejną cyfrę, która już nie jest do końca obecna. Nie zawsze musi istnieć. A mianowicie dotyczy ona właśnie tutaj, przejdę sobie do tego mojego układu, bo on jest o wiele bardziej dosadny. Mamy planetę centralną. Ona ma punkt zerowy. Nie liczy się tutaj wielkość, lecz pozycja. Jeżeli się odsuniemy od niej, to mamy, widzimy tutaj planetę 2D, B, A, E i tak dalej. No i każda z tych literek ma przypisaną cyferkę w generatorze. To jest stan zerowy, czyli jeżeli wylądowaliśmy na tej planecie, to tej ostatniej cyferki nie będzie. Jeżeli wylądowaliśmy na tej planecie, będzie jedynka. Jeżeli na tej, będzie trójka. Tutaj będzie piątka i tak dalej. Ile literek, ile planet, tyle cyferek. No i cóż, myślę, że to tyle w tym poradniku. Mam nadzieję, że się przydał, pomimo że był krótki. No i cóż, miłej zabawy. Jeżeli macie pomysły na inne poradniki, dajcie znać w komentarzach. Tymczasem, do zobaczenia w innych materiałach. Aaaa!